Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zrobię fryzurę za pomocą tego oto wypełniacza. Ten wypełniacz pożyczyła mi koleżanka z pracy, która wyczaiła, że razem z koleżanką kręcimy filmiki na YouTube. Olę bardzo serdecznie pozdrawiam z tego miejsca i dziękuję jej, że pożyczyła mi ten wypełniacz. Ta fryzura jest świetna, naprawdę wspaniale wygląda. Robi się ją w 5 minut, a wygląda bardzo okazale. Śmieszna rzecz, że jak przyniosłam ten wypełniacz do domu, to mój chłopak stwierdził, że wygląda jak dildo, a moim zdaniem wygląda trochę jak banan. A więc zaczynamy. Wypełniacz umiejscowiamy tutaj mniej więcej na głowie. Ja mam dość śliskie włosy, więc muszę tutaj zabezpieczyć gumkami, wsuwkami fryzurę tutaj. To nie będzie widoczne, więc się nie przejmuję. Drugą wsuwką po drugiej stronie. I mniej więcej już teraz się nie przejmuję, że coś mi się tutaj ześlizgnie. Grzywkę oddzielam, bo ją będę wkładać na sam koniec. A resztę włosów po prostu wepchnę do środka. Następnie wpycham włosy ciasno w wypełniacz. Wypełniacza. Nie musi być jakoś super pięknie, bo to też chodzi o to, żeby ona, ta fryzura była trochę w stylu boho. Teraz za pomocą kokówek trochę zabezpieczam tą fryzurę, ponieważ tak jak mówiłam, mam bardzo śliskie włosy. Jeżeli nie czujecie takiej potrzeby i czujecie, że fryzura Wam się trzyma, to nie, możecie ten krok pominąć. Natomiast ja wiem, że lubię mieć fryzurę, która się trzyma cały dzień. I dlatego ją zabezpieczam tutaj takimi rzepkami. Teraz te włosy również zahaczamy o gumkę, żeby zakryć te pozostałości po wypełniaczu, które nam tutaj wystają. Teraz możemy założyć opaskę w celu, żeby zakryć tutaj tą gumkę. Jeżeli Wam to nie przeszkadza, to można tak zostawić. Ja natomiast no, nie lubię, żeby mi to coś prześwitywało, dlatego biorę zwykłą opaskę i nakładam tutaj na fryzurę. Też bardzo ładnie to wygląda, jak macie takie opaski bardzo okazałe i takie bardzo błyszczące. Fryzura prezentuje się w ten sposób, jest bardzo ładna, bardzo okazała. Jeżeli chcecie, żeby ona była jeszcze ładniejsza, to można ją zrobić bardziej przylegle, można pokręcić sobie włosy. Jest naprawdę niesamowita. Zachęcam Was do jej powtarzania, więc do dzieła. To już wszystko w dzisiejszym odcinku i zapraszam na kolejne filmiki. Do zobaczenia, pa!